Cześć, witam wszystkich serdecznie po dość dłuższej przerwie. Ostatnio jakoś nic nie nagrywałem. No wiadomo, sezon wakacyjny, urlopowy, jakieś tam wyjazdy. Także dzisiaj leci pierwszy filmik, powiedzmy no, w połowie wakacji. I dobra wiadomość, mamy mojego leczonego pacjenta Maureli. Wypuścił dwa liście, z tym, że ten jeszcze jest taki jeszcze pierwszy, nie taki jaki powinien być, trochę jeszcze pokręcony, no ale już ten drugi spoko. Także wydaje mi się, że zabieg przesadzania przyniósł swoje oczekiwania, rezultaty. No z tym, że no, sezon już jest w plecy praktycznie. Z półtorej miesiącu stał w miejscu. No ale grunt, że idzie do przodu, no i te, mam nadzieję, liście już będą coraz większe, także jeszcze na cały sierpień, powiedzmy wrzesień, dwa miesiące. Także tak wygląda Maurelas. No wybarwienie fajne, czerwone, ale liście też niczego sobie, jest dobrze. No Maurelim, ale jeszcze warto zwrócić uwagę na największy okaz u mnie w ogrodzie, to jest Helens Hybrid. No, myślę, że już około 3,5 metra pewnie ma. Potężne liście, trochę poszarpane przez wiatr. No ale taki jest urok, taka jest siła przyrody. Także rośnie fajnie. Nowe odrosty też idą z takim oto przebarwieniem. O, tutaj na tych maluchach widać szczególnie. No, prawie jak zebrinka rojo. No, a tu gdzie niegdzie jeszcze połczychy. Gdzieś musiały być cebulki w ziemi, a skiełkowały i rosną. Także Musa Helens Hybrid. Kolejny liść idzie w górę. Jest dobrze. Jeszcze taka krótka aktualizacja sadzonek, trochę karpusów. No, jak też widać, wszystko idzie zgodnie z planem. No niektóre rośliny mają po dwa, po trzy liście. Tutaj trzy. Plowdiw bułgarski, cztery liście, także te rosną najszybciej. No ale pozostałe też. Tutaj mamy Wagner z princepsem, dwa. No w Waszyngtonie to wiadomo. Tutaj fajnie widać filifera i robasta. Także takie bordowe pnie. No, także juki rostraty też świetnie sobie radzą. To są tegoroczne wszystko siewki. No i jak widać, jeszcze zostało mi kilka maureli, kolokazje, giganty. No i jak już jesteśmy przy małych sadzonkach, to jeszcze krótka aktualizacja mojego wysiewu i kilka ciekawostek o kolejnych nasionach. Dobra, jeżeli chodzi o wysiewy, to no jak na razie Sikimensis mniej więcej około 20 czerwca został wysiany, chyba 50 sztuk. Nic Aruna Halensis, również nic i Balbisiana też niestety jeszcze nie wychodzi, także czekamy. No ale jeżeli chodzi o Bismarckie Nobilis, te co zamawiałem z Tajlandii, no to tutaj bodajże 4 albo 5 nasion już widzę, że wypuściło kiełki, trzymają się sztywno. Chciałem jedno oderwać i niestety urwałem, także to jest bardzo kruche, delikatne. Zostawiamy, niech spokojnie wypuści korzeń i górną część rośliny, najwyżej później wszystko zalejemy wodą i to się no, wyciągnie. No i na uwagę jeszcze zasługuje Leukocasia Thailand Giant. Tu już mi zaczęły o niektóre wschodzić, no bardzo malutkie, ale część nasion sobie zostawiłem jeszcze na okres ten właśnie zimowy, a tutaj bodajże chyba 50 sztuk. Jeżeli chodzi teraz o zamawianie nasion, no jest trochę utrudnienie, bo Poczta Polska zaczęła doliczać cło. I tak jak ostatnio zamawiałem z Tajlandii, z Musa Zebrina Royo, już teraz jest wysiany, gdzieś z tydzień temu, no to mi doliczyli 14 zł, także jeszcze oprócz tego trzeba dopłacać. No, a dzisiaj dostałem informację dotyczącej przesyłki z Indii, również Musa Zebrina Royo, to tutaj muszę opisać deklarację do Urzędu
celnego z wyjaśnieniem, co jest zawartością przesyłki, gdzie zostało zakupione, jaka cena, jaka kwota. Także procedury są teraz masakryczne. Wszystko muszą wiedzieć i no, po prostu muszę wszystkie te informacje, screeny, zrzuty ekranów im poprzesyłać. Dopiero paczka zostanie mi przekazana do doręczenia. Także no masakra. Do tej pory nie było problemów. Także no robi się niezaciekawie. No ale mimo wszystko nadal będziemy siać różnego typu nasiona, sprowadzać. No i cieszyć się właśnie takimi nawet małymi wschodami. Także tym optymistycznym akcentem kończę nasz film. Dzięki, pozdrawiam, cześć.